wam bardzo serdecznie i słuchajcie, tak, mamy sobotę. A co to oznacza? Oznacza to, że właśnie lecę do mojego studio tatuażu na godzinę 15, jest za 15, dobrze, że mam niedaleko, więc tak jak mówię, połączę się tutaj szybko z wami, zapraszam na kolejnego vloga i uciekam. I słuchajcie, koło godziny 30, godziny 20 te dwa moje tatuaże będą trwały, znaczy pan będzie robił i Krzysiek z Leo teraz jedzą obiad i mają do mnie dojść po godzince, ponieważ Krzysztof też ma w planie zrobić dwa tatuaże i nie wiem, czy dzisiaj będzie robił tylko jeden, zobaczymy jak będzie z czasem, czy zrobi sobie też od razu dwa, to też są malutkie tatuaże, więc zobaczymy. Słuchajcie, muszę też jeszcze zajść po drodze do bankomatu, bo tam płacimy w studio właśnie gotóweczką. Także 15 minut, lecę. Taka jestem podekscytowana, jestem też ciekawa bólu. I słuchajcie, jak byłam ostatnim razem, to wydawało mi się, że tam w środku było napisane, że nie można robić zdjęć i kamerować. Nie jestem pewna, ale zobaczymy. Zapytam najwyżej pana, no bo chciałabym wam coś nagrać. Jeżeli mi się nie uda, to nie wiem. Zobaczymy, ile będzie materiału. Czy ten vlog będzie jakiś tam składany, czy w ogóle jeszcze zrobię oddzielny film o nowych tatuażach na Boogie Silver. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Później jeszcze szybko zejdziemy do Marks & Spencer, bo tam jest kilka takich fajnych produktów, które bardzo lubimy spożywczych. No i będziemy wracać do domu. Także co? Chodźcie ze mną i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Przepiękna pogoda dzisiaj, zobaczcie jak słonecznie, jakie niebo, cieplutko. Także ostatnio narzekałam, że jest deszcz, mamy wrzesień i jest póki co ślicznie. Ogólnie słuchajcie, kto mieszka w UK, to wie, że pogoda zmienną jest. I raz pada deszcz, a raz świeci słońce. To jest dokładny przykład tego, jak jest w Wielkiej Brytanii. W ogóle Krzysiek też był dzisiaj jeszcze załatwiać sprawę rano. Wchodzi do domu i mówi, otwiera mu drzwi. On mówi do mnie, jejku, jak ty dzisiaj jakoś tak inaczej wyglądasz? Ja mówię, kurczę, no zawsze raczej wyglądam tak samo. Nie wiem, to może ten makijaż, jakaś taka delikatniejsza na buzi. Ja mówię, wiem co, nie mam już prawie w ogóle rzęs. Jestem prawie bez rzęs i czuję się, jakbym była kompletnie bez makijażu. To pewnie to go tak po prostu zmyliło. Także mówię, widzisz, teraz wyglądam naturalniej. I jak jest lepiej? A mój mąż oczywiście i tak, i tak. Choć nie ukrywam, że Krzysztof woli mnie bez paznokci w sumie chyba bardziej i bez rzęs. Chociaż ostatnio te, które robi mi Iwonka, bardzo mu się też podobają, więc też się z tego cieszę. I'm biding my time, I hope that it ain't so. Facing the truth, the eye of the needle. A kto to przyjechał w okularach? Leo dzisiaj cały dzień w okularach. Leo! Cześć! Okej, kochani, jesteśmy już w domu, wszyscy razem, całą rodzinką. I ja mam tutaj opatrunek, o proszę bardzo, jeden, a drugi mam o tutaj, wysoko. Także tatuaże znajdują się w tym miejscu, proszę bardzo. I tutaj oto, o, w tym miejscu. Ale to pokażę wam na pewno za jakiś czas, jak już zejdzie, jak już zdejmę opatrunek, bo dzisiaj jeszcze cały czas będę w opatrunku sobie chodziła. Jutro rano wstanę, przemyję wodą z mydełkiem i posmaruję maścią. My będziemy używać Bepantenu, bo taką maść akurat mamy, używamy dla Leo, więc też będziemy ją sobie używać. Krzysztofa tatuaż może wam dzisiaj pokażę. Jest malutki, jest tutaj na nadgarstku, gdzie ja mam właśnie imię Krzysztofa. Także słuchajcie, super, chciałam coś nagrać, ale ogólnie nie miałam ręki w sumie do nagrywania. Tak mi się fajnie z panem tatuażystą rozmawiało, naprawdę świetny facet. Rozmawialiśmy o YouTubie, opowiadał mi, że jego znajomy ma Instagrama, gdzie pokazuje ekskluzywne samochody i w ogóle no, po prostu super się rozmawiało. Potem jak mogliście zauważyć, przyszedł Krzysiek z Leo. I szybciutko zrobił sobie ten mały tatuaż na nadgarstku. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli, dajcie mi koniecznie znać, to nagram wam filmik o tatuażach, taki update o tych dwóch, dlaczego, po co, jak, to dajcie mi koniecznie znać, a pewnie tutaj we vlogu też wam pokażę, gdzieś tam będą się te moje ręce jednak przejawiać. Sytuacja jest taka, że nie chciało nam się już po prostu iść do Marks & Spencera. Wydaje mi się, że to jest czynny do 18, a już jest 15 po 18 i stwierdziliśmy, że nie będziemy iść. Mamy tutaj taki sklepik osiedlowy, gdzie słuchajcie są polskie paczkowane wędliny, jakiś tam boczek, kabanosy, parówki i po prostu jak zobaczyliśmy, to stwierdziliśmy,
bierę, ja mówię do Krzysztofa, bierzemy. Więc wzięłam kilka opakowań kabanosów i po prostu kabanos, pomidor do tego i po prostu już jest odjazd. Także zechciało nam się kabanosów, więc wzięliśmy kilka paczek, zaraz wam pokażę. I zaszliśmy jeszcze do Tesco, kupiliśmy pampersy i tam jakieś kilka rzeczy, banany chyba. Więc o, tak to po prostu wygląda. Także słuchajcie, dobra, na razie się z wami żegnam, zupdate'ikowałam i patrzcie, jak dziwnie naprawdę wyglądam bez tych rzęs. Jakaś taka jestem niewyraźna, wydaje mi się. I też się umówiłam już na paznokcie, też wam wcześniej mówiłam, więc już paznokcie umówione, rzęsy umówione, fajnie, bo też wszystko jednego dnia, więc super. Chyba to tyle, co wam chciałam powiedzieć. Jeżeli chodzi o ból, to ja nie czuję bólu, naprawdę. Mnie w ogóle nie boli, ani nadgarstek, ani ten duży mój mikrofon mnie nie bolał. Raz, dwa, osiem, pięć, chyba 40 minut, 45 te dwa tatuaże, więc super. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa oczywiście. Jestem w łazience, słuchajcie, właśnie się przebieram i słuchajcie, musiałam rozczesać chyba z 5 razy włosy, naprawdę, bo nie użyłam dzisiaj odżywki, także taka przestroga ode mnie, używajcie odżywkę, bo ja całe życie używam albo maskę, albo odżywkę właśnie do włosów i dzisiaj nie użyłam i takie miałam po prostu zbite włosy, okropne w dotyku, że myślałam, że oszaleję. Użyłam 2 razy ten swój ulubiony fioletowy szampon do włosów i zapomniałam o odżywce. Już tak się śpieszyłam, mówię, dobra, dzisiaj nie nakładam, co tam. Nie nałożyłam i po prostu włosy takie splątane po całym dniu. Odżywka, którą aktualnie używam, uwielbiam. Organiczna, 99 naturalnych składników, jakby bez parabenów, silikonów, z Organic Shop. Świetna. Także pamiętajcie o tym, żeby używać odżywki, bo ja dzisiaj normalnie mam takie opoplątane, patrzcie, widzicie? Włosy, bo nie użyła Bogi Miłka odżywki. I wkurza mnie to strasznie. Kto tak ładnie kolory tu poustawiał swoje u mamy? Ja cię nie mogę, play do w aranżacji świeczek, ślicznie. No dobra, obkupili się w polskie kabanosy. Słuchajcie, takie oto sobie wybraliśmy do pochrupania na jakąś przekąskę. Mamy takie węgierskie, mamy drobiowe, mamy pleśniowe i dla męża jeszcze śląska kiełbacha. Mamy tutaj, słuchajcie, ofoliowani, a to jest Krzysztof. I zaraz wam pokażę swój, ale patrzcie, nic dobrze nie widać i Krzysztof powiedział, że stwierdzi, że pokaże wam... Tak jest. Tak, więc dzisiaj nie pokazuję już. Pokażę wam, jak zdejmiemy folię, pewnie w przyszłym vlogu, w następnym vlogu. A dziś się z wami już żegnamy. Pa, pa! Hej!